Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, miałem wielki zaszczyt i przyjemność zagrać partię z Radosławem Wojtaszkiem, arcymistrzem, aktualnym mistrzem Polski w szachach. Jest to mój rówieśnik. Radek tutaj grał kolorem czarnym. Graliśmy partię. 2 minuty, plus 1 sekunda na zawodnika. Dosyć spontaniczna decyzja z mojej strony, gdyż ustawiłem się w kolejkę podczas festiwalu Bonabanko Chess Festival właśnie, gdzie Radek był gościem specjalnym. No i udało mi się tutaj zagrać, za to serdeczne dzięki. No i dziękuję tym bardziej Smokowi, który mnie tutaj zmobilizował, że analiza musi wjechać na YouTube, więc się pojawia. Moi drodzy, partia wyglądała następująco. D4 zacząłem tutaj tym ruchem, skoczyłem na F6 ze strony arcymistrza C4, E6 czyli tutaj takie nimcowiczowe schematy mogą się pojawić lecz poskoczek na F3 e, tutaj dostałem ruch D5 i mamy Gambit Hetmański. Skoczek na C3 sprawa normalna w gambicie hetmańskim wyprowadzamy w ten sposób skoczki. Wszystko tu jest w porządku, tak bardziej dla osób początkujących i skoczek z B na D7. E, no i dobra, ten skoczek tutaj w gambicie hetmańskim czuje się bardzo dobrze. E, tutaj dla, troszkę dla osób początkujących może podpowiem, że ten skoczek, dlaczego on się czuje dobrze, bo on tutaj ma czasem takie fajne funkcje i pomaga pionkom iść do przodu poprzez ruch C5, czasami przez e, ruch E5 i można w ten sposób te centrum podrywać i atakować. No ale to taki rozwojowy oczywiście ruch. Absolutnie nie polecam wychodzić w tym momencie skoczkiem na C6. Broń, 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 broń. E, Moi drodzy, dalej. E, goniec na G5 e, i H6 ze strony czarnych. Są dwie opcje, znaczy no dwie, trzy w zasadzie można odejść. I tu, i tu, i można zbić. E, ja odszedłem sobie na H4. No, przypominam, że ta partia była dosyć szybka, więc ciężko o jakieś dokładne ruchy, aczkolwiek na razie z mojej strony o, mówię o swoich dokładnych ruchach, absolutnie. Z mojej strony to jeszcze jest wszystko chyba w miarę dobrze. Koniec E7 i E3. No cóż, wyprowadzić gońca trzeba, bronię sobie przy okazji pionka. Wygląda to dosyć dobrze. Póki co Roszada ze strony właśnie czarnych i tutaj mi się przypomniało. No za bardzo nie wiedziałem jak grać, no znaczy wiem mniej więcej jak rozgrywać takie pozycje, lecz no w zasadzie przypomniało mi się tutaj z analiz partii Alechina, że często ten ruch wieża C1 występował w jego partiach. Można by było tutaj też oczywiście wybić na D5 pionka i czarne po wybiciu grają normalną grę i białe również. Tak, ale już nie chciałem w to wchodzić, po prostu postanowiłem wyprowadzić sobie jeszcze jedną figurę. Ze strony czarnych nastąpiło C6. No i tutaj jest też taka opcja wyczekiwania na bicie na C4. Niestety jej nie zastosowałem. Nie jest to oczywiście jakiś błąd, aczkolwiek tutaj silniki troszeczkę podpowiadają, żeby jednak wyczekać to. Mianowicie grając na przykład Hetman C2, nie wpuszczając teoretycznie skoczka na E4. Grając może później spokojne A3 i czekać jak najdłużej, aż tutaj czarne wybiją na C4, bo to kiedyś musi chyba w końcu nastąpić. No cóż, ale ja postanowiłem zagrać gońcem na D3 od razu. Można by było oczywiście wybić, goniec wybija i B5. Tutaj arcymistrz zagrał ruch A6. Jeszcze przygotowuję te B5 przede wszystkim, ale przypominam, 2 minuty plus 1 sekunda to tak, takie mieliśmy tempo. Trochę zabójcze. Po A6 tutaj zrobiłem roszadę, i teraz właśnie Radosław wybił na C4, ja również wybiłem gońcem. B5. I goniec wrócił spokojnie na D3. Tutaj pozycja, moi drodzy, silnik ocenia już jako troszeczkę taką przyjemniejszą, chyba dla czarnych, mimo wszystko. Wiem, że trudno w to uwierzyć, może. Aczkolwiek ja to oceniam jako mniej więcej równą. Kwestia gustu, oczywiście, aż tak głęboko w teorii nie siedzę, żeby wiedzieć, czy tu są jakieś super niuanse. Dla czarnych pewnie są, dla białych może również. Aczkolwiek silnik na ten moment, silnik taki czeskomowy ocenia, że tutaj. Ciutka, ciutka, już lepiej czarne mają po ruchu właśnie C5, który zostaje zagrany. Jest to takie posunięcie standardowe. Jak już wspomniałem na początku partii, skoczek wspomaga fajnie tego pionka, więc można się rozpychać. No cóż, postanowiłem zagrać również w miarę standardowo, jak na gambit hetmański. Ten hetman tutaj się często, często też pojawia, ma opcję zagrania na przykład E4, przerzutu tutaj gońca na B1, tam ustawienie czasami na D3, na C2 jakieś ataki, tam na H7 coś takiego może istnieć. Tutaj Radosław Wojtaszek zagrał gońcem na B7, wyprowadzając ostatnią lekką figurę, co jest naturalne i dobre, i wieża z F na D1 też. Myślałem, że jestem kozak, i tutaj e, powiedzmy, wyprowadzę wszystkie figury. Dobra. E, kozak, nie kozak, ale e, no wieża F na D1. Jeszcze wydaje się, wszystko jest normalnie, ale po ruchu Hetman B6, moi drodzy, e, tutaj mógłbym zagrać dobre posunięcie. Nie zagrałem tego posunięcia. E, znaczy dobre, takie normalne, które nie wypuszcza tutaj, e, powiedzmy, jakby to powiedzieć. E, nie powoduje tego, że dostaje jakąś gorszą pozycję, a jakieś tam szanse mogą się pojawiać. W partii, ja niestety zbiłem na C5. Ja to cofnę na chwilę i mogłem zagrać tutaj fajny ruch skoczek E5. Wykorzystując to, że Hetman już nie stoi na D8, nie broni gońca. No i istnieje takie coś, jak skoczek bije na E5, pionek bije, i tutaj wygrywam raczej figurę. Znaczy. Teoretycznie jak się czarne pomylą, oczywiście to istnieje, ale powierza na przykład na E8, mógłbym zagrać goniec B1, no i taka standardowa pozycyjka tutaj stoi. Jeżeli nastąpi wymiana, ten skoczek tam odejdzie powiedzmy na D5 czy na D7, z D7 nie może z powrotem na D5, to się też pojawia później, oczywiście po wymianie gońców, skoczek na E4. I może to stać dosyć przyjemnie, za cenę oczywiście trzech pionków na dwa na skrzydle hetmańskim. No cóż, tak nie poszło. Jak już wspomniałem, wybiłem na c5, skoczek wybił na c5. No i moi drodzy, ta pozycja dla czarnych jest bardzo przyjemna już. Bezproblemowa, że tak powiem. I punkt kulminacyjny w partii. W zasadzie ta partia, jeżeli chodzi o edukację jakąś, to posiada tutaj jeden taki motyw. Oczywiście po moim błędzie partia będzie teoretycznie już przegrana, silniki tutaj bardzo karcą mnie oceną. No i to jest ruch Goniec B1. Tak sobie zagrałem, no narzuciło mi się, bo tam jakieś Hetman C2, coś tam jakieś ataki, coś w tym stylu. No ale moi drodzy, dostałem ruch B4 i nagle się okazuje, że ten skoczek ma wielkie problemy. Gdzie on ma w ogóle pójść? Tu nie może, tu nie może, tu nie może, tu nie może. No nigdzie nie może. E, czyli mówiąc krótko, jest figura mniej już na horyzoncie. E, aczkolwiek tu się troszeczkę zamyśliłem. W tym momencie miałem minutę 14 sekund przeciwnik, e, minutę 40. Dosyć szybko rozegrany debiut, no ale istnieje jeszcze taki motyw, gdzie nie tracę tej figury. No i teraz zadanie jest dla Was: jak zagrać, żeby nie stracić figury za darmo? Tak po prostu. Oczywiście ta pozycja już jest bardzo trudna dla białych, bardzo trudna. Nie zmienia to faktów, że, że jeszcze można fajny, w fajny sposób figurę uratować. Kto już rozwiązał i się udało, to gratuluję serdecznie, bo to chyba nie jest, dosyć, nie, nie jest takie proste, jeżeli szczególnie gramy Blica. Jest to ruch goniec na F6. Okazuje się, że po wybiciu tak też w partii poszło, Hetman zagrał na C2 i tutaj groże matem teoretycznie grożę matem arcymistrzowie, mistrzowie Polski oczywiście moi drodzy no y, oczywiście tutaj mata nie będzie, bo nastąpiło G6 y, no i na szczęście teraz skoczek ma ucieczkę i skoczek zagrał na E2 wieża AC8, od razu wykorzystanie wolnej linii, tutaj czarne są kompletnie bezproblemowe no i cóż, ja zagrałem sobie skoczkiem na F4, można by było jeszcze powalczyć y, grając na przykład skoczkiem na D4, lecz pozycja jest też bardzo trudna, mogłaby być bardzo trudna po ruchu E5 na przykład skoczek B3 nie widzę innych dobrych posunięć, no wracać się z po, wracać z powrotem, y, iść z powrotem na E2 to myślę, że nie ma sensu teoretycznie, E4 na przykład po D4 y, tutaj y, tak naprawdę pozycja po skoczek D3 robi się już opłakana, a jeżeli byśmy na przykład tutaj zbili i wtrącili posunięcie no to mamy strzał na F3 i ten pionek tutaj robi dużo szkód y, jest powiązany tutaj skoczek y, no i pozycja wygląda dosyć nieciekawie dla białych, tak, mogłoby tak być, ale poskoczek f4 chyba jest jeszcze gorzej, e, dlatego że tutaj e, zagrał, e, zagrał czarny b3. b3. Nie wiadomo co grać, no co bić, to wszystko zostanie zbite. Tracę materiał, zagrałem Hetmanem na E2. Hetman B5. Takie zagranie, myślę, że nieco dające mi szansę na uratowanie. Teoretycznie remisu po wymianie Hetmanów. Tutaj nadal jest przewaga czarnych, ale to jest takie praktyczne pewnie posunięcie, aby wymienić hetmany, nie mieć problemów i grać po prostu na przewagę pionka, który tutaj już wisi na B2 no więc cóż, wymieniłem hetmany mistrzowi Polski, więc to jest jakiś pewnie sukces, oczywiście żartuję tutaj po wybiciu na B3 skoczek wybił na B3 wymieniłem te wieże Czasu miałem już mało, bo grałem na 12 sekundach, przeciwnik miał 52 sekundy w tym momencie. No i zagrałem skoczkiem na D4. Takie widełki oczywiście nie grożą, bo jest wybicie na B3, ale przeoczyłem jeden ruch. Niestety ten ruch jest już błędem, też spróbujcie znaleźć w tym momencie. Proszę, jak ktoś chce, oczywiście ma ochotę, znaleźć dobre posunięcie dla, a w zasadzie kilka dobrych posunięć dla czarnych. Dosyć forsownych, więc dosyć jest łatwa sprawa. Mianowicie jest to oczywiście zwyczajne wybicie skoczka po wybiciu. Goniec wybija, ten ruch trzeba było zauważyć no niestety ja go nie zauważyłem podczas partii na sekundach już mówię, ciężko się gra, ale ja się tutaj nie tłumaczę absolutnie, po prostu jestem no, zdecydowanie słabszym szachistą, to nie ma co ukrywać ale niezwykle się cieszę z tej partii, że udało się zagrać no i cóż, tutaj zagrałem posunięcie B3, aha no właśnie, nie powiedziałem dlaczego nie można bić, dla osób początkujących oczywiście tutaj wieża wjeżdża na C1 z matem w następnym ruchu więc po B3 G5 nastąpiło, skoczek zagrał na E2, jeszcze próbuje bronić. Goniec zagrał na B6. Zobaczcie, gońce stoją świetnie, wzorowo. Wieża C8, jak to zwykle, u Radosława Wojtaszka bywa solidne szachy na porządku dziennym. Goniec na D3 zostało zagrane, wieża D8, no i właśnie związanie. Nawet nie ma takich sztuczek na H7, gdyż tutaj goniec broni wieżę. Król zagrał na F1, goniec na E4. No właśnie, prosta opcja na wymianę. Ja tutaj już. Takie rozpaczliwe ruchy muszę grać jak skoczek C1. Goniec na D5 na pionka. Oczywiście to jest takie przytrzymanie pozycji, to jest wygrana totalnie z pionem więcej paru gońców. No i zagrałem król E2 już z rozpędu. Została mi tutaj sekunda i dwie setne. Przeciwnikowi 16 sekund. No ale tutaj arcymistrz wybił na G2, ja zagrałem F3. I po król G7 moi drodzy, stała się rzecz. Trudna, spadł mi czas po prostu, no ale to jest już totalnie, totalnie pozycja. Nawet nie ratuje, słuchajcie, bicie tutaj pionka na B5, gdyż jest na przykład strzał na F3 i po wybiciu oczywiście wieża bije na D1. No cóż, bardzo miło było zagrać, dziękuję serdecznie też Smokowi, pozdrawiam Panią Smoczycę i Smoczątka przy okazji, życzę wszystkim powodzenia przy szachownicy. trzymajcie się ciepło, cześć.